Milovaní bratia a sestry, drahí bratia a sestry, Pánu Ježišovi Kristovi, milovaní priatelia, všetci ste srdečne láskou vítaní. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jesteście w Bożej miłości serdecznie przywitani, witani na tym miejscu. W moim sercu jest wielka radość, że mogę opäť być tu z wami w społeczeństwie. W moim sercu znowu jest wielka radość, że mogę być razem z wami jako wspólnotą. A cieszę się, że się przyszli pod zwuk Bożego Słowa. I cieszę się, że przyszliście pod wpływ Słowa Bożego. Z tą tużbą, abyśmy poczuli Boży odkaz pre nasz żywot. Z tym pragnieniem, aby usłyszeć Boże przesłanie dla naszego życia. Na jednom mieste hovorí Pavel apoštol, zobudź sa ty, kto spíš. Pavel apostol mówi w jednym miejscu, obudź się, który śpisz. Stan z mrtvých. Powstań z martwych. A zaskvie sa ti Chrystus. A zajaśnieje ci, zaświeci ci Chrystus. Rôzne preklady to rôzne prekladajú. A ten, ale treba rozumieť taký záblesk, také niečo, čo zablesnie a osvieti. Różne tłumaczenia, różnie to tłumaczą, ale musimy zrozumieć, że tu chodzi o takie błysk, o takie rozbłyśnięcie czegoś w naszym życiu. A to, ten moment jest bardzo dôleżyty w żywocie każdego jednego z nas. I ten moment jest bardzo ważny w życiu każdego jednego z nas. Lebo ten zablesk do tej naszej tmy, albo do tej naszej nieprzehlabności wnasza światło. Dlatego, że ten błysk, ten rozbłysk wnosi światło w tą ciemność naszego życia. I ste macie skúsenosť, że kiedy jest noc, a ste wonku, a bliska sa, tak w tom zablískaní na nas widzicie skoro tak, jako przez dzień. No, macie z pewnością takie doświadczenia, że kiedy jesteście na zewnątrz, a jest burza, to kiedy ten błysk nastąpi, to widzicie wszystko tak, jakby był dzień. A to jest właśnie ten moment, który nam chce Boże Słowo powiedzieć, że zablesknie sa ti, zaswieci sa ti Chrystus. I to jest właśnie ten moment, o którym Boże Słowo chce nam powiedzieć, że ten Chrystus nam tak rozbłyśnie w naszym życiu. A dla nas. Ten, kto chce chodzić w świetle Panowym, to mu się musi wiele bliskać. I ten, kto chce chodzić w świetle Pana, dlatego to światło musi wiele razy rozbłysnąć. Aby poznawał, kadia ta cesta wedzie, a kadia nie. Żeby rozpoznawał, żeby widział, dokąd ta droga prowadzi, a dokąd nie prowadzi. Są mnohi ludzie, którzy idą len proste určitým svojim vlastným tempom života. Są pewni ludzie, którzy idą tak na swój sposób, według przez siebie ustalonego tempa życia. Inni zase przyjmą určitą naukę, teologię. Inni znowu przyjmą jakąś naukę, jakąś teologię. A snaží sám seba presvedčiť, že má dobrú teológiu a že dobre rozumie Božiemu slovu. I stará sa sám siebie prekonať, že má dobrú teológiu, že vlastivie rozumie Božie slovo. Ale to, čo je dôležité, je ten záblesk. Ale to, čo je vážne, to je ten rozbłysk, to błyśnięcie. A chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste tých zábleskov v svojom živote čo najviac prežili. I chcę vás pobudiť do tego, zachęcić, żebyście tych takich błyśnięć w swoim życiu mieli jak najwięcej. Jeden z takich zábleskov som zažil, keď som bol v nemocnici pred 3 mesiacmi. Przed 3 miesiącami, kiedy byłem w szpitalu, przeżyłem, doświadczyłem sam takie błyśnięcie, takie rozświetlenie w moim życiu. Czytam sobie w niemocnicy Boże Słowo, a naraz taki záblesk Bożej prawdy. I czytałem tam w szpitalu Boże Słowo i nagle taka jasność z Bożego Słowa. A płakał sam. I płakałem. Lebo mi Pan ukazał, proste, kadia ta moja cesta vedie. Bo Pan pokazał mi, dokąd ta moja droga prowadzi.
A mnohé veci som to vtedy nerozumel. Wielu rzeczy do tego momentu nie rozumiałem. Dokonca proste prichádzali určité obavy. Ostatecznie nawet jakieś obawy do mojego życia przychodziły. Ale z niektórych veci aj taki hniew, aj taki proste taka... taki niepokój. I z niektórych rzeczy ostatecznie nawet taki gniew i niepokój się pojawiały. A jednoducho potrzebował sam ten zablesk Chrystus w moim życiu. Ja po prostu potrzebowałem tego kolejnego takiego rozbłyśnięcia, takiego błysku, takiego światła w moim życiu. A na nas przyszedł ten zablesk tam na niemocniczym łóżku. I tam na tym szpitalnym łóżku ten błysk, to światło przyszły do mojego życia. Duch Święty zaczął kazać w moim sercu. Duch Święty zaczął głosić do mojego serca. A to, co było do wtedy tmawe a nieprzyjemne, naraz zupełnie jasne są mówienie. I to, co do tego momentu było ciemne i takie nie do końca do rozeznania, nagle stało się jasne w moim życiu. A to, o czego som sa obawał, tak naraz som widział, kadial tam wedzie cesta. I to, czego ostatecznie nawet się obawiałem, zobaczyłem, dokąd ta droga prowadzi. Ja som tak płakał na tom łóżku, nie kvôli swojej nemoci. Jest na tym łóżku tak płakałem nie z powodu swojej choroby. Ani nie kvôli tomu, że som bol tam w tej nemocnici. Ani nie z tego powodu, że byłem w szpitalu. Ale od radosti a wdzięczności, że przyszedł zablesk do mojego života. Ale z radości i wdzięczności, że to światło, to błyśnięcie, ten błysk przyszły do mojego życia. Trzeba pochopić to, że kiedy mówi Paweł, że a zaświeci sa ci, zablesknie sa ti Chrystus, to jest właśnie światło do twojego życia. Musimy to zrozumieć, że ten tekst, że rozbłyśnie, zajaśnieje ci Chrystus, to jest właśnie światło dla twojego życia. Człowiek może mieć różne sny, różne prania. Człowiek może w swoim życiu mieć różne sny i marzenia. A przedstawił o tym, jak pójdzie jego przyszłość. I też wyobrażenia na ten temat, w jaki sposób jego przyszłość będzie się kontynuowała. Ale to nie jest ten zablesk. Ale to nie jest to zabłyśnięcie, to światło. Ten zablesk oslobodzuje. To ta jasność, to światło, ono uwalnia. Ten zablesk uzdrawia. To światło, ten błysk uzdrawia. A to światło upokojuje, pocieszuje. I uspokaja, ale również pociesza. A to jest bardzo potrzebne, abyśmy my to zażywali. I to jest bardzo potrzebne, żebyśmy my tego doświadczali, przeżywali to. A nie mamy tu to skuseność zablesku Chrystusa w naszym życiu. I jeżeli nie mamy tego doświadczenia, tego zabłyśnięcia Chrystusa w naszym życiu, tak jesteśmy nabożeńskie ludzie. Jesteśmy tylko religijnymi ludźmi. Przyjęliśmy určitą naukę. Przyjęliśmy jakąś naukę. A idziemy w určitych uczeniach, wyuczowaniach. I idziemy w jakichś tam naukach ludzkich. Ale my potrzebujemy więcej. Ale my potrzebujemy więcej. My potrzebujemy osobne obecenstwo z Panem. My potrzebujemy osobistej relacji, społeczności z Panem. Potrzebujemy przeżywać swoje zwycięstwa, ale jest prehry. My potrzebujemy przeżywać nasze zwycięstwa, ale też również przegrane. My musimy to głęboko przeżywać, a proste iść tą cestą za Panem. My musimy to przeżywać bardzo głęboko, ale też iść tą drogą za Panem. A Pan Bóg tak to przyprawuje tu naszą cestę żywota. I w taki sposób Pan Bóg przygotowuje drogę naszego życia. My byśmy chcieli teraz sa przyklonić Bożemu Słowu. Chcemy pochylić się teraz nad Bożym Słowem. A poprosil by som milého brata, aby prečítal z prvej knihy Samuelovej 17. kapitolu. I poproszę jego brata, żeby z pierwszej księgi Samuelowej przeczytał rozdział 17. Wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy, i rozłożyli się obozem w Efes Danim między Socha a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali się i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony,
A Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 cykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewca jego dzidy były jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, a giermek jego starczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa: po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika, a niech wystąpi przeciwko mnie. A jeśli potrafi walczyć ze mną, położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. A jeśli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. I rzekł jeszcze Filistyńczyk: ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bardzo się bali. A Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z Betlejemu Judzkiego imieniem Isaj, który miał 8 synów. Mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego. A imiona tych trzech jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a trzeci Szamma. A Dawid był najmłodszy, za Saulem zaś wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść czody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. I rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna: weź dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych za 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Wstał tedy Dawid wcześnie rano, powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał łuki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wznosiło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym, szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie łuki, oddał je w ręce stróża łuków i pobiegł do przodu, do przedniego szeregu i podszedł tam i zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi słowy. Usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo bardzo się bali. I mówili wojownicy izraelscy: czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, by lżyć Izraela? To też tego, który go położy trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim: co się stanie z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa: tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś te kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko po to, aby przyglądać się bitwie. I odrzekł Dawid:
Cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie, walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pas owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z czody. Wtedy ja biegłem za nim i pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka. I rzekł Samuel do Dawida. I rzekł Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział wtedy Saul Dawida w swój jeżdżunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie, a on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swojej kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku. Włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie. Osłużyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Wtedy Filistyńczyk spojrzał, zobaczył Dawida i odniósł się doń pogardliwie, gdyż był jeszcze młodzieńcem, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. Rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł w krzyku bojowym, aby podejść blisko do Filistyńczyka. I przystąpił Dawid swoją ręką i sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień i wypuścił go z procy. I ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go. I choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem podbiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judcy i wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami, aż do doliny Gad, do bram Ekronu. Tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szafarim aż do Gad i Ekronu. Potem powrócili synowie Izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Głowę Filistyńczyka zaś wziął Dawid i zaniósł ją do Jeruzalemu i zbroję jego położył w swoim namiocie.
Gdy Saul dowiedział się, że Dawid wyrusza, aby potykać się z Filistyńczykiem, rzekł do Abnera, dowódcy wojska: czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? A Abner odpowiedział: jakiś żyw, królu, nie wiem. I rzekł król: wypytaj się ty, czyim synem jest ten młody siłacz. A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula. Głowę Filistyńczyka zaś trzymał Dawid w swoim ręku. Saul rzekł do niego: czyim synem jesteś, młodzieńcze? A Dawid odpowiedział: synem twego sługi Isajego, Betlejemczyka. Wielkości Pania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. No i poznamy Ribę Saulowych bojów. Wielu z nas znamy historię Saulowych walk. Gospodin si ho wybrał na to, aby bojował Boże boje. Pan wybrał go, aby prowadził wojny Pana. A tento Saul był pokornym człowiekiem. I ten Saul był pokornym człowiekiem. A tak w tej pokorze išiel do przodu a zwyciężył. I w tej pokorze szedł do przodu i zwyciężał. A spolu z nim zwyciężył Boży lud. I razem z nim zwyciężał lud Boży. Ale naraz przyszła jedna myślinka do jego głowy. Ale w jednym momencie przyszła pewna myśl do jego głowy. Kiedy ja mam tylko zwycięstw. Kiedy na moim koncie jest tyle zwycięstw. A tylko sławy jest około mnie. I tyle chwały jest, która mnie otacza. Musím si urobić pamiętny stop. Muszę sobie zrobić taki pomnik, słup pamiętny. A to była ta pierwsza myślinka. I to była ta pierwsza myśl, gdzie narosło, nadulo się serce Saula. Kiedy nadęło się serce Saula. On już nie dbał na to, żeby chodził w słowie Panowym. On już nie troszczył się o to, żeby chodzić w słowie Pana, ale chciał mieć swój imidż. Ale chciał mieć swój imidż, swój takie wyobrażenie zostawić po sobie. Chciał, aby się na niego ludzie dziwali jako na mimoriadnego Bożego służobnika. Chciał, żeby ludzie patrzyli na niego jako na takiego szczególnego, niezwykłego Bożego sługę i bojownika. A on si uświadomował, że stale jest w ryzyku swojego życia. I ciągle uświadamiał sobie, że jego życie ciągle wisi na włosku. Żeby się mogło stać, żeby on zomrał. Zawsze się może zdarzyć, że zginie w walce. Tak już dbał o to, aby się na niego pamiętało, a aby nie zabudli, że był tu jeden wielki Boży mąż, wielki Boży bojownik. I on już robił wszystko w tym kierunku, że gdyby go zabrakło, żeby ludzie pamiętali, że był tu wielki Boży mąż, wielki Boży bojownik. Rozumiecie, pad człowieka nie zaczyna tam, gdzie już są widzialne kopance. Upadek człowieka nie zaczyna się tam, gdzie są już widoczne te rzeczy, które robi. Kiedy już widzimy, że ten człowiek robi jakieś głupoty. Kiedy już widzimy, że ten człowiek robi jakieś głupstwa. Ale pad człowieka zaczyna głęboko tam, w skrytości jego serca. Ale upadek człowieka zaczyna się, pojawia gdzieś tam w ukryciu, w głębi jego serca. Ale tak jest to pożegnanie, które Bóg ma przyprawione, skrywa w głębokości serca człowieka. Ale też błogosławieństwo, które Pan Bóg ma przygotowane, ono zaczyna się tam w głębokościach jego serca. Preto mówi Boże Słowo. Dlatego Boże Słowo mówi, że synu mój, nad wszystko straż swoje serce. Synu mój, ponad wszystko strzec swojego serca. Lebo odtiaľ pochádza život. Bo stamtąd życie pochodzi. A ten, kto nie straży swoje serce, nie wie, kto jest. I ten, kto nie pilnuje swego serca, nawet nie wie, kim jest. Preto, że nie pozna swojego serca. Dlatego, że nie zna swojego serca. Ale Gospodin spituje nasze serce. Ale Pan sprawdza, kontroluje nasze serca. A dziwa się na nasze serca. Patrzy na nasze serca.
Spomeňte si, ako tu to hovorí v predošlej kapitole. V poprzednim rozdiale, popatrzmy, co tam pán mówi. V 7. verši 16. kapitole. V 7. veršu 16. rozdielu. Čítaj 7. verš. Ale pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale pan patrzy na serce. Widzicie to serce człowieka? Widzicie to serce człowieka? To jest skryte w nim. Ono jest w nim ukryte. A kiedy pan dziwa na to nasze serce? I kiedy pan patrzy na to nasze serce? Tak, pozwijmy się, na co sam właśnie dziwa. Spójrzmy na co on patrzy. Co jest to skryte? Co to jest to, co jest ukryte? Serce człowieka się składa z trzech rzeczy. Z trzech rzeczy składa się ludzkie serce. Jest to jego myślenie. To jest jego myślenie. Jego wola. Jego wola. A jego cyty. I jego uczucia. A i myślenie człowieka jest skryte. A więc myślenie człowieka jest ukryte. A wola człowieka jest ukryta. Wola człowieka jest ukryta. A i cyty. I jego uczucia są ukryte. To nie widzi człowiek. Człowiek tego nie widzi. To jest skryte. To jest ukryte. A prawie na te to skryte rzeczy się dziwa Bóg. I właśnie na te rzeczy ukryte Bóg patrzy. My stale dbamy na to, abyśmy się nawonok onak albo tak nie przejawili. My zawsze dbamy o to, żeby na zewnątrz tak czy inaczej się nie pokazać. Ale przyjdzie czas, kiedy to, co jest w nas, się ukaże na wonok. Ale przyjdzie taki czas, że kiedy to, co w nas jest, zostanie na zewnątrz objawione. Człowiek dokaże długo skrywać swoje myślenki, swoje cyty, a i swoją wolę. Człowiek jest w stanie bardzo długo ukrywać swoje uczucia, wolę i... Uczucia, wolę i cyty. I myśli. No to są skryte rzeczy. No, to są rzeczy ukryte. Ale to, co sa szepka, mówi Pan Jezus. Ale Pan Jezus mówi, że to, co jest szeptane, tak to się będzie rozgłaszać po domu. To kiedyś na dachach będzie ogłaszane. Co to znamy? Co to znaczy? Że skryte rzeczy raz wyjdą na jawę. To znaczy, że te rzeczy ukryte, one kiedyś wyjdą na zewnątrz. Że nic nie jest skryte, co nie będzie odhalone. Nie ma rzeczy, która jest ukryta i która nie będzie objawiona. Każda twoja myślenka, każda twoja myśl, każdy twój cyt, każde twoje uczucie, każda twoja wola, każda twoja wola, to raz niech je przejawi. W jakimś momencie to się przejawi, objawi, pokaże. To twoje serce, to twoje serce, urczuje twój charakter. Ono kształtuje twój charakter. Ale to strasz twoje serce. Dlatego pilnuj swojego serca. Co to znamy? Co to znaczy? Strasz swój myśl. Pilnuj swoich myśli, a swój wolę, swojej woli. Swoje i swoich uczuć. Lebo od ciebie pochodzi żywot. Bo stamtąd pochodzi życie. A kiedy ty nie ustrażysz to. I kiedy ty tego nie upilnujesz. Twoje własne myślenki. Twoje własne myśli. Twoje własne tużby. Twoje własne pragnienia. To ten skryty twój człowiek twój, może cieba zniszczyć. Twój ukryty wewnętrzny człowiek, on cię może zniszczyć. Lebo Gospodin sa dziwa na tego skrytego człowieka. Bo Pan patrzy na tego ukrytego człowieka. A był tu jeden młodzieńczyk. Był tu jeden młodzieniec. Który się wolał Dawid. Nazywał się Dawid. A był taki niedoleżyty. I on był taki nieważny. Był niedoleżyty w Izraelowi. Dla Izraela był nieważny. Był niedoleżyty takisto w rodzinie Izaiego. W rodzinie Izaiego był taki nieważny. On był taki jako kiedy najposledniejszy. On był taki ostatni. Ako keby proste wszyscy ty ostatni byli schopniejsi, len on nie. Wszyscy pozostali, oni byli tacy zdolniejsi, ale on nie. Pri owcach, bude tam z tymi oveczkami. No, on tam zostanie, on tam będzie z tymi owcami. Ojciec nie miał z nim większe plany. Ojciec nie miał z nim żadnych większych planów. Wżdycki pastieri byli ty najposledniejsi w tom Społeczeństwie. Pasterze zawsze byli tymi najmniej ważnymi w społeczeństwie. A widzicie, że w tej rodzinie Izaiego to Dawida nigdzie wyczlenili jako to poslednego człowieka. Oni go jakby
ocenili, wypchnęli Dawida jako takiego ostatniego, najmniej ważnego, zacnego człowieka. A teraz zapoznijmy na ten charakter Dawida. Co si on myślał, co cítil, co przeżywał? Popatrzmy teraz na charakter Dawida. Co on czuł, myślał i przeżywał? Buril się. Czy on się buntował? Nie widzimy, żeby się buntował. Nie widzimy tego, żeby się temu buntował, sprzeciwiał. Robił przeciwieństwa, ponieważ go tam gdzieś zaradzili. Czy on sprzeciwiał się temu, że go gdzieś tam przeznaczyli, zapisali, określili? Albo proste snażył się predrać się, a przebić się gdzieś do przodu? Czy on starał się, żeby jakiś wysiłek zrobić, żeby przemóc to, żeby jednak wybić się do przodu? Urobił wyczytku swoim bratom, że wy, preto, że jesteście taki schopni, tak wy ma robicie takim nieschopnym. Czy on wytyka swoim braciom i mówi, no wy skoro jesteście tacy zdolni, to robicie ze mnie takiego niezdolnego? W ogóle się z tym nie zajmuje. On w ogóle się tym nie zajmuje. On w tym, czym był postawiony. On w tym, w czym został postawiony, do czego był przeznaczony. On stał w tym szczerze. A to, co mu było zwerene, robił całym sercem a uprym. I to, co zostało mu powierzone, robił to z całego serca i robił to szczerze. Nie powiedział, taką najposledniejszą robotę robię, tak to nie będziemy ani tam radzić. On nie powiedział, robię taką ostatnią, najgorszą robotę, nawet nie będę patrzył na to, zajmował się tym. Są niektórzy ludzie, którzy raczej nie będą pracować, ale nie przyjmą podradniejszą pracę. Są tacy ludzie, którzy raczej wybiorą nie pracować, niż robić jakąś taką byle jaką robotę. Każdą robotę się da robić poctiwo, a dobrze. Każdą robotę można robić uczciwie i dobrze. Ja som si uvedomoval, że w czasie tej premeny, kiedy padł ten komunizmus. Uświadamiałem sobie, że w czasie tej zmiany, kiedy upadł komunizm. Było bardzo ciężko znaleźć jakąś pracę. Wtedy było bardzo ciężko znaleźć jakąś pracę. A mnogich robota, którą mali robić, poniżowała. I wielu, ta praca, którą mieli wykonywać, ona ich poniżała. Były niektóre nauczycielki, które stracili swoje zamestnanie. Były nauczycielki, które straciły swoje zatrudnienie. A dostała się im praca upratować nie. I dostała się im praca, żeby sprzątać gdzieś na przykład. Ja z wysoką szkołą. Ja nauczycielka. Ja po studiach mam sprzątać. Ma prawo człowiek tak to myśleć. No, oczywiście człowiek ma prawo tak myśleć. Ale kiedy człowiek się nie wie pokorzyć. Ale kiedy człowiek nie potrafi się uniżyć, ukorzyć. Zostanie chudobny, a biedny. Zostanie biedny. A ja som si prawie w tym czasie uświadomił. I właśnie w tym czasie uświadomiłem sobie, że kiedy som nie był, mógł być już dalej kazatelom. Że gdybym w tym czasie już nie mógł być dłużej kaznodzieją. A uświadomował som si, że mam swoją rodzinę, a mam tych, o których się mam postarać, i mam swoją rodzinę i mam tych, dla których muszę się zatroszczyć o chleb codzienny. Kiedy som dostał taką pracę, żeby som każdy dzień zachody odpchawał a czyścił, tak by som taką pracę zobrał. To gdybym w tym czasie dostał tylko taką pracę, żeby musiał czyścić ubikację, to tą pracę bym wziął. A robiłby som to tak, i robiłbym to w taki sposób, że wszędzie by mnie chcieli właśnie po to, żebym szedł do nich sprzątać ubikację. Wnimacie tu určitý posun myslenia? Czy czujecie, zauważacie ten taki swoisty sposób myślenia w tym? Że to jest myślenie, które idzie do pokory. To jest myślenie, które prowadzi nas do pokory. Które się nie dało otázku, kto są ja, co są ja, a teraz ja będę upratować. I to jest myślenie, które nie prowadzi mnie do tego, że ja myślę, kim to ja jestem, przecież jestem ważny, ja miałbym ubikację sprzątać.
Ja teraz jako kazatel, kiedy skończy się niejaka akcja, tak mnie to nie jest za ciężkie, aby som urobił poriadok na zachodzie. Dla mnie dzisiaj, kiedy jestem kaznodzieją i skończy się jakieś wydarzenie w kościele, dla mnie to nie jest problem, żeby później iść i wysprzątać toalety. Nie mam pocit, że są poniżeni. Nie mam wrażenia, że jestem poniżony przez to, że to robię. Ja jestem już skory pokorany w swoim sercu, a nie mam, nie cítim poniżej. Już wcześniej ukorzyłem się w swoim sercu i dlatego nie czuję tego jako poniżenie. Ja was bardzo proszę, abyście to rozumieli. Bardzo was proszę, żebyście zrozumieli to. Dawid, on przyjął sytuację, w której był. Dawid, on przyjął, zaakceptował sytuację, w której był. Nigdy mu ani na rozum nie przyszło, żeby on mógł być królem. Nigdy nawet na rozum nie przyszła mu taka myśl, żeby on mógł być królem. Przecież on był ostatnim człowiekiem. A to, co robił, robił z całego serca, a pod siłą. I to, co robił, robił to z całego serca i uczciwie. Poznam człowieka, który nigdzie dłużej nie wydrży, jako pracować jako 2 albo 3 tygodnie. Znam człowieka, poznałem człowieka, który nigdzie nie był w stanie wytrzymać w pracy dłużej niż 2-3 tygodnie. Pretože wszędzie go rychło prekuknú. Dlatego, że wszędzie go bardzo szybko przejrzą. A co wszędzie go poszło prekuknąć? I z każdego miejsca go wyrzucą. Nie obstoi tam, gdzie jest. On nie ostoi się tam, gdzie jest. Bardzo mi jego luto. Szkoda mi go bardzo. Lebo jest bardzo biedny. Bo jest bardzo biedny. Ale to, że jest taki biedny, to robi jego myślenie. Ale tą biedę dla niego, w nim robi jego własne myślenie. A to, gdzie sami nakazamy, jest właśnie wysledok naszego myślenia, naszego serca. I miejsce, w którym my jesteśmy, to jest owoc, to jest skutek myślenia naszego serca. A może, że dłużymy być na lepszej pozycji, w lepszych miejscach? I może pragniemy, żeby być w lepszym miejscu, na lepszej pozycji? A myślimy si, że ludzie nam przekażają w tom? I myślimy, że to ludzie są dla nas przeszkodą? Ale w tym nam przeszkadza nasz własny charakter. Ale w tym przeszkadza nam właśnie nasz własny charakter. Lebo nigdzie nie obstoimy. Bo nigdzie się nie ostoimy. A kiedy my chcemy, aby nas Bóg dźwigał. I kiedy my chcemy, żeby Bóg nas podnosił. My się nie dostaniemy wyżej tak, że tych drugich będziemy opowrywać. I my nie dostaniemy się wyżej w ten sposób, że innymi wzgardzimy. A będziemy wytykać naszym bratom. I będziemy naszym braciom coś wytykać. Predstavte si, že by si bol Dávid vytýkal Eliábovi, no pretože ty si taký úspešný a silný, tak ja mňa nevidieť pri tebe. To wyobraźcie sobie, gdyby Dávid Eliábovi vytýkal, no przez to, že ty jesteś taký rosły i zdolný, to ja jestem przez to poniżony. A ja sa neviem pri tebe rozwinąć. Ja przy tobie nie mogę się rozwinąć. Nie. Nie. Nie okolnosti určujú nasz rozwój. To nie okoliczności powodują nasz rozwój, ale nasz własny charakter. Ale nasz własny charakter. Pozwólcie za, gdybyśmy byli na tym ostatnim miejscu. Popatrzcie, gdybyśmy byli na tym ostatnim miejscu. Tak jak był Dawid. Tak jak Dawid był. Bóg nas wie wyzdwignąć aż na królewską pozycję. Pan Bóg potrafi nas podnieść aż na pozycję króla. Ale nie. Preto, że były takie okoliczności. Ale nie dlatego, że okoliczności były takie. Ale preto, że był taki charakter. Ale dlatego, że charakter był taki. Takie było serce. Takie było serce. Dawa wam nam to zmysł, co mówię? Czy to, co mówię, daje nam to sens? Nie miał łatwe okoliczności Dawid. Dawid nie miał łatwych okoliczności w ale życiu. Ale był uprzejmy. Ale był szczery. Miał skuseność. Miał doświadczenia. Że mu lew chciał zabrać. Że lew chciał mu zabrać owieczkę. On wybojował. On ją wywalczył. To jest moja owieczka. On powiedział, to jest moja owieczka. A ty lew, chodź precz. A ty lew,
odchodź. A kiedy ten lew zautoczył na niego? A kiedy lew go zaatakował? Tak, zabił tego lwa. Zabił tego lwa. A tak istotna jest z medwiedzią. Nie, i to samo stało się z niedźwiedziem. Bolo zaujímavé. Było interesujące, że kiedy dozrywało rozno w mojej zahradzie, że kiedy winogrona dojrzewały w moim ogrodzie, tak išiel som pozrieť tie krásne strapy, jak dozrievajú. Poszedłem popatrzeć, jak te piękne kiście dojrzewają, jakie są piękne. A naraz widzim, że tam jest taki drozd. I nagle patrzę, widzę tam ptaka, drozda. A jak się zbliżył tomu groznu? I kiedy zbliżałem się do niego, tak ten drozd skakał proti mnie, a on tak skakał jakby przeciwko mnie i próbował mnie atakować. Co mi powiedział, że to grozno, winogrono to nie jest moje, ale to jest jego. No i on mi chciał zakomunikować, że ta kiść to nie jest moja, tylko jest jego. A mówię, ptaczku mój złoty. I mówię mu, no mój złoty ptaszku. Wielmi tu nie skacz, lebo przyjdzie maczka a zożre. Nie skacz tu za dużo, bo kotek przyjdzie i cię pożre. Mamy takie wszelijakie ciężkości, a przeciwieństwa. My kiedy mamy różnego rodzaju trudności i sprzeciwy. Ale jest bardzo ważne, jak się wobec tych trudności postawimy. Jest bardzo ważne, jak staniemy przeciwko tym trudnościom. Dawid miał skuseność. Dawid miał doświadczenie. Gdzie mu Pan Bóg dał siłę fizyczną. Kiedy Pan Bóg przydał mu siły, fizycznej siły i nie cofnął się. Wtedy, kiedy bojował o swoje owce. Kiedy walczył o swoje owce. Ale Dawid zyskał skuseność jak duchowne oboja. Ale Dawid zdobył też doświadczenie, jeżeli chodzi o duchową walkę. Lebo Saul przeżywał strachy. Bo Saul przeżywał strach. A kiedy był w tomto depresyjnym stawie. I kiedy on był w takim stanie depresji. A kiedy ten strach przyszedł na niego. I kiedy ten strach na niego przychodził. Tak mówi Boże Słowo, że ten zły duch przychadzał na niego. Boże Słowo mówi, że ten zły duch na niego przychodził. Tak Pan Bóg sposobił to, że ten to Dawid przyszedł. A grał. To Pan Bóg sprawił, że Dawid przyszedł i grał dla niego. A tu bym chciał powiedzieć wam, którzy macie poczucie depresji, a którzy macie poczucie obaw i strachu. Tu chcę wam powiedzieć tym, którzy mają poczucie obaw, depresji i strachu. Wydajcie całe swoje serce Panu Jezusowi. Oddajcie całe swoje serce Panu Jezusowi. I chwalcie Pana. Śpiewajcie pieśni. Śpiewajcie pieśni. Kiedy macie pocit takiego utlaku, kiedy macie taki pocit, że tlaczy na was pocit depresji. Jeżeli macie jakąś presję na sobie, takie wrażenie, że depresja próbuje was dosięgnąć. Ta depresja przychodzi ze strachu. Depresja przychodzi ze strachu. A strach przychodzi z niedowiery, niedostatecznej dowiery Bogu. A strach przychodzi z niewystarczającego zaufania do Boga. Bardzo dobrym nastrojem na oswobodzenie od tych złych pocitów jest pieseń. Bardzo dobrym narzędziem, żeby uwolnić od tych złych stanów, są pieśni. A Dawid to skusił. I Dawid tego doświadczył. Kiedy śpiewał a grał na harfę. Kiedy śpiewał i grał na harfie. Tak ten zły duch odchodził od Saula. To zły duch od Saula odchodził. Teda Dawid nie tylko w fizycznym boju miał skuseność, ale w duchowym. A więc Dawid nie tylko w tym fizycznym boju, walce miał doświadczenia, ale również w duchowej walce miał doświadczenia. Nie wiem, jak wy macie skuseność. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Ale wspominam si, że jedna sestra chciała, abyśmy nachwili z jej sestrą w zagranicy, daleko, około 300 km, 350 km, jakiego Bożego muża. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale była jakaś siostra, która chciała, żebyśmy gdzieś daleko za granicą odwiedzili jakiegoś człowieka krewnego. A
Problem ale był ten, że ta jej siostra była tak psychicznie niemocna. Ale problem polegał na tym, że ta jej siostra była tak bardzo psychicznie chora, że przychodził na nią ten zły duch. Że przychodził na nią, stępował na nią ten zły duch. A wtedy proste nie władał nikt z nią. I wtedy nikt nie był w stanie sobie z nią poradzić. Zaczęła się niepokoić, zaczęła kriczeć. I ona się zaczęła niepokoić, krzyczeć i niszczyć wszystko wokoło. A to było ludzkie niemożne, abyśmy tu to żenu z 300 kilometrów zabrali. I było niemożliwe po ludzku, żebyśmy tą kobietę zabrali gdzieś tam 300 kilometrów do tego męża Bożego. Doktor był asi 3 kilometry od ich bywania. Lekarz był zaledwie 3 kilometry od ich mieszkania. A kiedy zawołali taksik, tak na połowicy cesty musiał taksikar zastać, a ona wystąpiła, co robiła cyrkus. I kiedy jechali do tego lekarza, to zawołali taksówkę, to taksówkarz w połowie drogi musiał się zatrzymać i ją wypuścić, bo ona tak szalała w tym samochodzie. Znaczy, ani 3 kilometry nie wydrżała w cudzym Audi. A więc ona nawet 3 kilometry w cudzym, obcym samochodzie nie wytrzymywała. A ja są ją mał wieść wyżej 300 kilometrów. Ja miałem ją wieść ponad 300 kilometrów. 300. To było nieprzedstawicielne. To było niewyobrażalne, żeby to się wydarzyło. A całą noc była wielka mgła. I całą noc było bardzo, bardzo ciemno. Także jak są dobre chcę odboczyć, musiał są wystąpić z auta, a pozrzeć się na tabulu, że... I kiedy chciałem dobrze skręcić we właściwym kierunku, musiałem wysiąść z samochodu i popatrzeć na drogowskaz, gdzie mam skręcić, bo było tak ciemno. A myśmy zapuścili w imieniu Pana. I myśmy w imieniu Pana wyjechali w tą drogę. A po pierwszych kilometrach już przychodził ten zły duch na tą drogę. I już po pierwszych kilometrach ten zły duch przychodził na tą kobietę. A ja nie wiedział, co mam robić. I nie wiedziałem, co mam robić. Zacząłem śpiewać. Zacząłem śpiewać. A w Maďarčine je jedna krásna pieseň, že Pán Ježiš, ja ťa milujem. I po węgiersku jest taka piękna pieśń, która zaczyna się Panie Jezu, ja Cię kocham. A dalej hovorí, ja som Twój, a Ty si mój. Dalej słowa tej pieśni mówią, ja jestem Twój, a Ty jesteś mój. Panie Ježišu, ja w Tebe sa upokoím a w Tebe sa utiším. Panie Jezu, w Tobie się uspokoję i uciszę. A začal som ju spievať. I zacząłem ją śpiewać. A predstavte si, táto osoba sa upokojila. I wyobraźcie sobie, ta kobieta się uspokoiła. Prešli sme ďalších 10 kilometrów. Przejechaliśmy kolejnych 10 kilometrów. Zase prichádzalo to na nią. Znowu to na nią przychodziło. A zase som začal spievať. I znowu zacząłem śpiewać. Bratia a sestry, ja som skoro do rana spieval. Bratia i siostry, prawie do rana śpiewałem. A 300 kilometrów sme zvládli bez toho, že by ona robila nejaký cirkus. I pokonaliśmy 300 kilometrów bez tego, żeby ona jakiś cirk odstawiała. Tí jej rodinní príslušníci povedali, že toto je zázrak, ktorý oni ešte nezažili. Ci członkowie jej rodziny powiedzieli, že to cud, jakiego oni jeszcze nie doświadczyli. Ja wiem, že z viery spievaná pieseň, z całego serca śpiewana pieseń ma w sobie moc. Ja wiem, że z wiary, czy w wierze i z całego serca śpiewana pieśń ma w sobie moc. A ta moc odhania tego złego ducha. I ta moc odpędza tego złego ducha. A rano sme doszli tam. I dojechaliśmy tam rano na to miejsce. A tam nám povedali, okamžite musíte odtiaľ to odísť, lebo tajná policia obklúčila tohoto Božieho služobníka a proste ešte aj vy budete mať problém. I v tom momente, kedy už tam dotarliśmy te ponad 300 kilometrów, prišli do nás i povedali, v momente musíte stąd odjechać, bo tajná policia otoczyła cały dom tego kaznodziei i jeszcze wy przy tym będziecie mieli problemy. A išliśmy dalszych 300 kilometrów. Jechaliśmy z powrotem kolejne 300 kilometrów. Ale to nie był przegrany boj. Ale to nie była przegrana bitwa. Lebo aj cestą nazad som śpiewał. Bo i w drodze z powrotem śpiewałem. A śpiewaliśmy potem wszyscy. I później już wszyscy śpiewaliśmy. A ona szczęśliwo, dobrze sa do domu dostała. I ona dobrze i szczęśliwie dotarła do domu. Mać skuseność. Mieć doświadczenie, że w śpiewie, gdzie chwalisz Pana, że jest moc. Że w śpiewie, kiedy śpiewasz i chwalisz Pana, jest moc.
A ty tak śpiewaj, a tak chwal Pana. I ty tak śpiewaj i tak chwal Pana. Aby ty zli duchowie nie wydrżali. Żeby te złe moce nie wytrzymały w twojej obecności. Dawid tak to śpiewał. Dawid tak śpiewał. A zły duch odchadzał od Saula. I zły duch wtedy odchodził od Saula. Dawid ma skuseność z fizycznym zapasem, ale z duchownym zapasem. A więc Dawid miał doświadczenie i z fizyczną walką, i z duchową walką. A Bogu się lubił. I podobał się Bogu. Lubił się jego serce. Jego serce podobało się Bogu. Co w nim Bogu się podobało? Co to jest to serce? To skryte myślenie. To są te ukryte myśli? Te skryte cyty? Skryte uczucia? A skryta wola? I ukryta jego wola. Bogu się to lubił. Bogu się to podobało. A Dawid zawsze posłuchał swojego ojca. I Dawid znowu tylko słucha swojego ojca. A mówi, chodź do swoim bratom. Ojciec mówi, idź do swoich braci. Lenže już na Dawidowi było pomazanie Boże. Ale w tym momencie na Dawidzie już było Boże pomazanie. Byli toho uczestni przed tym aj Eliab, aj Abinadab. Uczestnikami tego wcześniej byli już Eliab, Abinadab. I pozostali jego bracia. Wiedzieli, że na nim jest pomazanie. Oni wiedzieli, że na nim jest to Boże pomazanie. Oni wiedzieli, że Pan go wybrał. Ale ich serce za nie lubiło Bogu. Ale ich serca nie podobały się Bogu. Dlaczego? Przecież oni byli mezi Bożym ludem. Przecież oni byli częścią Bożego ludu. Nie lubiło się Bogu ich myślenie, cítenie, a ich wola. Bogu nie podobało się ich myślenie, odczuwanie i wola. Co to było, co się Bogu nie lubiło? I co to było to, co Bogu się nie podobało w nich? Co si myślicie, co się nie lubi Bogu aj między nami? Jak myślicie, co Bogu się również między nami nie podoba? Zawiść. Zazdrość. Żarliwości. Zawiść, zazdrość. Určité také pretekanie sa, ja chcem byť viac ako ten druhý. Také přepychanie się chce znaczyć więcej niż inny. Opovrhnutie z druhým. Ohováranie. Pogardzanie innymi, obmawianie. To všetko sú veci, ktoré sú tam v srdci človeka. To są wszystko rzeczy, które są w sercu człowieka. Ako sa ty díváš na Božieho muža, ktorého Boh požehnal? V jaký spôsob ty patrzysz na męża Bożego, ktorého Pán Bóg pobłogosławił? Tešíš sa z toho? Cieszysz się z tego? Chváliš Pána Boha za to, že toho Božieho, tvojho brata alebo sestru tak veľmi Boh požehnal? Cieszysz się, že z tego, že tego twojego brata Pan Bóg tak ubłogosławił. A będziesz mu pomagać, a będziesz napomocny tomu, aby Bóg go jeszcze więcej mógł użyć. I będziesz go błogosławił i pomagał mu, żeby Pan Bóg jeszcze więcej mógł go użyć. Albo mu będziesz gulać pod nogi klocki. Albo będziesz mu kłody rzucać pod nogi. Aby nie był taki uspieszny. Żeby nie miał w taki sposób sukcesu. Będziesz puszczać złe sprawy, a szpatne, połowiczne prawdy. Złe wiadomości będziesz puszczał, albo półprawdy. Bogu się to nie lubi. Bogu się to nie podoba. Bóg zawrócił takich ludzi. Bóg zgardził takimi ludźmi. Ja wiem, co to znaczy być Bożym służebnikiem. Ja wiem, co to znaczy być sługą Bożym. A wiem, że ako było dobre Dawidowi, kiedy był tam przy tych owcach. I wiem, jak Dawidowi było dobrze, kiedy tam był przy tych swoich owcach. Nikt mu nic nie zawidział. Nikt mu niczego nie zazdrościł. Proste, on był spokojny. Był w tym spokojny, zadowolony. Ale jak ty pójdziesz bojować Boże boje. Ale kiedy pójdziesz walczyć Boże walki, wojny. A ty chcesz się patrzeć swojemu Bogu. I chcesz podobać się swojemu Bogu. Ty im si powiedział, że chcesz aj wiele problemów. W ten sam sposób, przez to powiedziałeś, że chcesz też mieć wiele problemów. Lebo wiecie, tak nic nie znamy, nic nie robić, być zaszyty niegdzie,
proszę, nikt do ciebie nie zakopnie, ani nie wie, że się nazwać. No bo jak jesteś gdzieś tam ukryty na puszczy, nikt cię nie widzi, nie słyszy, to nawet nikt nie kopnie do ciebie, bo cię nie zauważy, nie widzi. Ale kiedy zadłużysz po to, aby cię Bóg używał... Ale kiedy zatęsknisz, zapragniesz tego, żeby Bóg cię zaczął używać... Tak ze sobą strachniesz wiele zapasów a boje. To pociągniesz za sobą wiele walk i wojen. A wiele przeciwieństw. I wiele sprzeciwu, przeciwności. Będziesz wiele płakać. Będziesz wiele płakać. Będziesz się wiele radować. Też będziesz się dużo radował. Będziesz wiele bolesti mać. Będziesz miał wiele bólu. Ale mnoho uzdravení prežiješ. I přežiješ wiele uzdrowienia. Naraz začínajú sa veci v iných dimenziách odohrávať. Nagle rzeczy zaczynają dziać się w innych sferach, na innej częstotliwości. A to, co cię zachowa... I to, co cię zachowa... To jest charakter... To jest charakter... A Boża miłość. I Boża łaska. Kolko Bożych mężów padło? Ilu mężów Bożych upadło? Kolko Bożych mężów źle skończyło? Ilu mężów Bożych skończyło źle? Lebo nie zwładli sytuacji. Bo nie przemogli, nie zwyciężyli danej sytuacji. Lebo ich charakter nie był dostatecznie przyprawiony pre tą wielkość, pre tą wyżkę tego posłania. Dlatego, że ich charakter nie był właściwie przygotowany na wielkość tego ich przeznaczenia. Co urczuje zwycięstwo w tym naszym charakterze? Co powoduje zwycięstwo w naszym charakterze, nad naszym charakterem? Pozrzyjmy się na Dawida. Spójrzmy na Dawida. On zawsze dziwał na Pana. On ciągle patrzył na Pana. Miał respekt w oczy swojemu ojcowi. On miał szacunek w stosunku do swojego ojca. Miał respekt w oczy Bożemu ludu. On miał szacunek w stosunku do ludu Bożego. Nie krytyzował ich, preto, że uciekali przed Goliaszem. On ich nie krytykuje za to, że przed Goliatem uciekają. Ale on się rozhodł inaczej zareagował. Ale on zdecydował, podjął decyzję, że inaczej zareaguje. A to go posunęło dalej. I to pomogło mu posunąć się dalej. Wiecie, w cyrkwi sa ludzie nauczą żyć tak, aby przegrywali. Wiecie, w kościele ludzie nauczą się żyć tak, aby przegrywać. Mają swoje ceremonie. Mają swoje ceremonie. Mają presnie wiedzą, jak zaczynają zgromadzenie. Dokładnie wiedzą, jak nabożeństwo się zaczyna. Presnie wiedzą, jak się będzie kazać. Dokładnie wiedzą, jak będzie głoszone. Umykają się żelazną koszulę tradycji. Zakładają taką żelazną koszulę tradycji. A naprzód to, że są wyzbrojeni do tradycji od głowy aż po pety. I pomimo tego, że tą tradycją są ubrani od głowy aż po pięte, to uciekają przed nieprzyjacielem. To uciekają przed nieprzyjacielem. A zwykną się na prehry. I przyzwyczają się przegrywać. A już ani nie hambia za to, że przegrywa. Już nawet nie wstydzą się tego, że przegrywają. Na jednej konferencji, pracownej konferencji. Na jednej takiej konferencji dla pracowników. Jeden brat, który miał słabości w ofajczeni. Jeden brat, który miał problemy z paleniem. I szedł k tomu popolniku, szedł przez, tam, przez przystawkę. Przez poczekalnię szedł do popielniczki. A przyszedł tam jeden drugi człowiek. I przyszedł tam jakiś inny człowiek. A ten się zapalił. Ten również zapalił. Pozwrócił na seba. Popatrzyli na siebie. A mówi, przecież my jesteśmy bracia. I mówi, przecież my jesteśmy bracia. No tak popalmy się z Bogu. No to zapalmy sobie razem. Już ani nie hambili za to, że przegrywają. Nawet już się nie wstydzili tego, że przegrywają. Brat pozwał drugiego brata do swojej piwnicy. Brat zaprosił swojego brata do swojej piwnicy. A mówi, bratu, pozrzyj, jakie mam, kolko mam wina. I kosztować. I chwali się przed nim i mówi, zobacz, jaką, ile mam wina, będziemy kosztować. A miał tam 40 takich wielkich sudów. I miał tam 40 takich wielkich beczek. A tak szli z takim małym pochadikiem. Szli z taką malutką szklaneczką. A z każdego tego suda, len tak za mały pochadik. I z każdej beczki, tak z umiarem
do tego małego kubeczka nalewali. Ale kiedy już przyszli 40 temu sudu, kiedy brat poprzeł sud, a mówi, brat, no chcesz ten sud na mnie zwalić. I już przy 40 beczce ten brat oparł się o tą beczkę i pyta tego drugiego, mówi, ta beczka się chce przewrócić na mnie. Chce mnie przewrócić. A ten drugi brat opierał odruch beczku, a mówi, o nie, chce za to zwalić. Podjdziemy wąt na czerwony wzduch. No i on mówi, ten drugi brat też się oparł o tą beczkę, mówi, nie, to się nie chce przewrócić. Chodzimy na zewnątrz, na świeże powietrze. A tam śpiewali, my czekamy Jezusa, kiedy przyjdzie. I tam śpiewali taką pieśń, oczekujemy Jezusa, kiedy przyjdzie. Przegrywali. Przegrywali. A już się za to nie hamili. I nawet się już za to tego nie wstydzili. Brat mój, nie przegrywasz doma. Bracie, czy w domu nie przegrywasz? Siostra moja, nie przegrywasz doma. Siostro, nie przegrywasz w swoim domu. Nie musia zadziwać twoje dzieci, twoja żena, twoi przybuzni na to, ako ty przegrywasz, a musia za to ani ja. Nie muszą patrzeć twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, ci, którzy należą do ciebie, że przegrywasz i nawet się już nie wstydzisz za to? Masz funkcję w kościele? Masz pancerz obleczony na sobie. Masz na sobie pancerz ubrany? A jednak przegrywasz? Myślisz, że ten pancerz uczyni Bożym bojownikiem? Myślisz, że ten pancerz uczyni cię Bożym bojownikiem? Myślisz, że ta funkcja cyrkwi z ciebie urobi charakter? Myślisz, że ta funkcja w kościele nada tobie charakter? Spoznaj to, czy sposobujesz sławę Bogu, albo hańbę Bogu. Rozpoznaj, czy swoim życiem przynosisz chwałę, czy wstyd Panu Bogu. A Dawid powiedział, dość już tomu to dziwadło. I Dawid mówi, koniec z tym teatrem. A chcieli go tak isto obliec do tego munduru, do tego obleczenia. I jego również chcieli w ten to ubranie, w ten mundur ubrać. Aby on wypadał, aby on był zaradzony między tych to bojowników. Żeby i on był zaszeregowany między tych bojowników. Ale on w tym nie wiedział zahinąć. Ale on w tym nawet nie potrafił się poruszać. Bracia, sestry, mnoga w cyrkwach jest urobiona żelazna koszula. Wiecie, w kościołach wielokrotnie jest stworzona taka żelazna koszula. Nabożeńskich zwyków, takich religijnych zwyczajów, predstaw, wyobrażeń, a te pokiąca nie napełniają i te dopóki się nie realizują, tak ani nie możesz być Bożym sługą, to nawet nie możesz być wtedy sługą Bożym. Z moim jednym bratem szliśmy na ewangelizację. Szliśmy z jednym z moich braci na ewangelizację. Do jednego zboru. Do pewnego zboru. A ja som si všimol, že tí, ktorí prichádzajú, tak tí musia si všetci klaknúť. Ja widziałem, že ci wszyscy, którzy przychodzą, każdy z nich musi uklęknąć. A tak som si klakol aj ja. No i też i ja uklęknąłem. Nie mam to vo zvyku, ale... Nie mam takiego zwyczaju. Ale som to urobil, ale to nie pogorszoval druhý. Ale zrobiłem to, żeby nie gorszyć innych. A môj brat išiel rovno ku kamere, nastavoval kameru, pripravoval to. I mój brat szedł prosto tam do kamery, żeby to wszystko przygotować do nagrywania. I on nie uklęknął. No, jaki problem wielki nastał? Jaki zaczął się wielki problem? Lebo on si sadł na stoliczku, bo nie uklakol tak jako ostatni. On usiadł na krześle, ale nie uklęknął wcześniej. Żelazna koszula. Albo niekto, kiedy nie tak jest ubrany, albo nie tak jest obleczony, ako je to pred, ako w tom zborie predpisane, tak to jest pohan, to jest nieveriaci. W innych miejscach jest tak, że jeżeli ktoś nie ubierze się tak, jak jest w tradycji tego zboru, to jest poganin, niewierzący. Jedna siostra wyszła na jednym miejscu wydać świadectwo. Na jednym miejscu siostra wyszła do przodu, aby podzielić się świadectwem. A mówiła o tym, jak przyjęła Pana Jezusa, Pan Jezus zmienił jej život. Mówiła o tym, jak przyjęła Pana Jezusa, jak Pan Jezus zmienił jej życie. A po skończeniu zgromadzenia mi mówi wedący zboru, że ona nie jest ani obrócona. A ten kaznodzieja lokalny po nabożeństwie przychodzi do mnie i mówi, no przecież ona nawet nie jest nawrócona.
No precz, że nie poczułam si jej świadectwa. A ja mówię, dlaczego ty nie słuchałeś jej świadectwa? Nie, nie poczułam, som, lebo som nie widział na niej to, co som chciał widzieć. Nie, nie słuchałem, bo nie widziałem na niej tego, co chciałem zobaczyć. Widzicie, żelazna koszula. Zobaczcie, żelazna koszula. Na kolkich miejscach mają żelazne koszule, proste, bożych bojowników? W ilu miejscach mają, są boży bojownicy w żelaznych koszulach? A preca prehrávajú. A jednak przegrywają. A wiecie, co jest prehrávajú? Wiecie, co to jest ta przegrana? Kiedy się nahniewam. Kiedy się rozgniewam? Kiedy nie wiem odpuścić. Kiedy nie potrafię przebaczyć. Kiedy nie wiem żyć w łasce. Kiedy nie potrafię żyć w miłości. Kiedy za złe złym odpłacam. Kiedy odpłacam złem za zło. To jest przegrana. To jest przegrana. Idziemy do domu z zgromadzenia. Idziemy do domu z nabożeństwa. A już umrę na żonę. Już narzekam na żonę. To jest przegrany bój. To jest przegrana walka. Dzieci wymlatim nadmiaru. Dzieci stłukę ponad miarę. To jest przegrany bój. To jest przegrana walka. A mamy żelazne koszule. A jednak mamy żelazne koszule. A Dawid kto to widział? Tu to faryzejsko z tohoto tychto bożych bojowników. I Dawid widział cały ten faryzeizm tych bożych bojowników. Że mają wszystko, co Boży bojownicy mają mieć, a preca. Że mają wszystko, co mają mieć Boży wojownicy, a jednak przegrywają, ustępują, poddają się. Prečo? Dlaczego? Prečo ustępujemy? Dlaczego się poddajemy? Preto, że mamy problem z naszym charakterem. Dlatego, że mamy problem z naszym charakterem. Na wewnątrz jesteśmy krasni. Z zewnątrz jesteśmy piękni. Na wewnątrz jesteśmy schopni. Na zewnątrz jesteśmy zdolni. Pokazujemy swoje bicepsy i tricepsy. Pokazujemy swoje bicepsy, a nawet tricepsy. Pokazujemy, jakiśmy bojownicy Boży. Pokazujemy, jakimi Bożymi bojownikami jesteśmy. A tam w skrytości przegrywamy. A w ukryciu przegrywamy. A Dawid powiedział, nie wiem w tej żelaznej koszuli funkcjonować. A Dawid powiedział, w tej żelaznej koszuli nie potrafię, nie jestem w stanie funkcjonować. Ja muszę tak iść, jak to mam uprzejmości swojego serca. Ja muszę tak iść, jak to jest w szczerości mojego serca. A on iśiał. I poszedł. On kiedy widział, że ten Filistyn stoi na jednym brzegu. I on kiedy zobaczył, że ten Filistyńczyk stoi na jednym brzegu. On z tego brzegu puścił dole. On z tego brzegu zaczął iść w dół. A przyszedł aż do potoku. I przyszedł aż do potoku. A wiecie, potok to jest najniższe miejsce, gdzie cieknie woda. I potok to jest to najniższe miejsce, gdzie wypływa woda, gdzie cieknie woda. A on w potoku jeszcze do najgłębszego miejsca zjał, gdzie były te kamienie. I on w tym potoku sięgnął jeszcze w to najgłębsze miejsce, gdzie były te kamienie. Wiecie, to jest obraz pokory. To jest obraz pokory. A my nie wiemy iść do boju w pokorę. Jeżeli my nie potrafimy do walki iść w pokorze. Tak, że już dobre wyprawy. Już z góry przegraliśmy. Teraz przedstawcie sobie, że idzie Dawid do tego potoka. I wyobraźcie sobie, że Dawid... Do tego potoka swoje ręce. I Dawid idzie do tego potoku i on w tym potoku zanurzy swoje ręce. Co się stanie? Chce wybrać od tego kamienie. On stamtąd chce wyjąć te kamienie. Ta woda tego potoka obmija jego ręce. Ta woda potoku obmywa jego ręce. A chcesz iść do duchownego boja? Jeżeli chcesz iść do walki duchowej. Dawaj pozor, aby były czyste twoje. Pilnuj tego, żeby twoje ręce były czyste. Nie wystarczy, widzieć to, że moi bracia to nie robią dobrze. To nie wystarczy, żeby widzieć, że moi bracia to niewystarczająco dobrze robią. Nie ma takiego krytyckiego ducha, że moi bracia przegrywają. Ja im to ukażę. Nie można mieć tylko takiego ducha krytyki. Moi bracia przegrywają, ja im to pokażę. Ty, a chcesz Boże boje bojować, ty musisz iść najpierw dole. Kiedy chcesz walczyć te Boże walki, najpierw musisz iść w dół, na dół. A na to najniższe miejsce. W to miejsce najniższe. Lebo to najniższą wodę ci potok. Bo w tym punkcie najniższym płynie ten potok. Ja są bol na tym miejscu. Byłem w tym miejscu. Presnie tam, gdzie predpokladają, że
że Satan boi odobrał. Dokładnie w tym miejscu byłem, gdzie mówią, że odbyła się ta walka Dawida z Goliatem. A bol som aj pri tom potoku. Byłem również przy tym potoku. A widział som, ako z jednego takiego miernego kopca idzie, teda idzie, skláňa sa k tomuto potoku a potom znowu tak miernie idzie hore do kopca. I widziałem, jak ta góra tak spokojnie schodzi w dół do samego potoku, a potem w taki sam sposób podnosi się do góry. Co to jest ten potok? Co to jest ten potok? To jest słowo żywego Boga. To jest słowo żywego Boga. Ty jak chcesz mieć z Bogiem wspólne. Jeżeli chcesz mieć coś wspólnego z Bogiem. A chcesz wygrywać Boże boje. I chcesz zwyciężać Boże walki. Ty musisz mieć czyste ręce. Musisz mieć czyste ręce. Ty kiedy sięgasz po Bożym słowie. Kiedy sięgasz po słowo Boże. A wyciągujesz te gładkie kamienie z tego potoka. I z tego potoka wyjmujesz te gładkie kamienie. Ty musisz dbać na to, aby twoje ręce były czyste. Musisz dbać o to, żeby twoje ręce były czyste. Tak mówi Piotr apostoł. Tak również apostoł Piotr mówi. Ja chcę, aby mężowie na każdym miejscu dmijali swoje czyste ręce. Mówi, chcę, żeby mężczyźni w każdym miejscu podnosili do góry czyste ręce. Aby ich modlitwy nie miały przeszkody. Żeby ich modlitwy nie miały przeszkody. Wiecie, niegdzie tam zwycięstwo się straca, gdzie nie są czyste ręce. Wiecie, zwycięstwo ginie tam, gdzie nie ma czystych rąk. A ty kiedy sięgasz po tych kamieniach gładkich. I ty kiedy sięgasz po te gładkie kamienie. Dowol, aby Bóg omył a oczyścił twoje ręce. Pozwól, żeby Bóg omył i oczyścił twoje ręce. Tak som si uświadomił, że aj dnes, kiedy przyjdę na to miejsce. A więc uświadomiłem sobie, że też dziś, kiedy na to miejsce przychodzę. Som si uświadomił, że nie len mam wyciągnąć to słowo prawdy. Uświadomiłem sobie, że nie tylko to słowo prawdy mam wyciągnąć, ale mam umyć swoje ręce, aby moja służba nie miała przeszkody. Żeby moja służba nie miała przeszkody. Gładki kamień. Gładki kamień. Dlaczego gładki? Dlaczego gładki? A dlaczego pięć? Dlaczego pięć? Ten kamień starczył jeden, to było jasne. Wystarczył przecież jeden dla Goliata i to było jasne. Dlaczego zabrał ich pięć? Wiecie, wy co czytacie pismo? Wiecie, wy, którzy Biblię czytacie? Wiecie, że Goliat miał jeszcze czterech braci. Wiecie, że Goliat miał jeszcze czterech braci. A my jak chcemy zwyciężyć w naszym życiu. I my kiedy chcemy w naszym życiu zwyciężyć. My musimy być przygotowani na to, że się zobudzą ci bracia Goliasza. My musimy być przygotowani na to, że ci bracia Goliata się obudzą. A w życiu każdego jednego z was może być inny ten Goliasz. I w życiu każdego jednego z was ten Goliat może być kimś innym. Wiecie, ten Goliasz to jest nasze wielkie ja. Wiecie, Goliat to jest nasze wielkie ja. To jest nasze ego, które się wszystko wypina. To jest nasze ego, które zawsze tak się napina i wynosi. Ale on ma jeszcze czterech braci. Ale on ma jeszcze czterech braci. A to jest sebectwo. To jest egoizm. To jest pycha. To jest pycha. Tu u niekoho są to tużby ciała. U kogoś to są pożądliwości ciała. U niekoho jest to sława, osobna sława. Dla kogoś to jest jakaś osobista chwała, sława. Gdzie się człowiek sam chce upłatnić, jak chce zwidzicielnić, pozrycie, ja są tu, ja są niekto. Jeżeli człowiek sam chce siebie dowartościować i powiedzieć, jestem tutaj, jestem kimś. To są cztery bracia. To są czterej bracia. Goliata. A Dawid się dobrze na to przygotował. I Dawid dobrze się na to przygotował. U nikogo może być Goliasz depresja. Dla kogoś Goliatem może być jego depresja? My musimy mieć kamień z potoka. My musimy, co to znamy? Musimy mieć ten kamień z potoku. Co to znaczy? To jest słowo żywego Boga. To jest słowo żywego Boga. To jest to zabłysnięte słowo w naszym życiu. To jest to takie rozbłyśnięte słowo Boże w naszym życiu.
które tak cieci, że amen, a prawda. O którym czuję, że w twoim sercu ono jest tak i amen. Ono jest to takie latkie. Ono jest takie gładziutkie. Takie bliskie twojej duszy. Bliskie twojej duszy. Pamiętam się, mal są takie to. Takie to teksty, jako mały chłopiec. Pamiętam już jako mały chłopiec miałem takie teksty, które brałem ze sobą z niedzielnych pieśni i nabożeństw. Były bardzo bliskie mojemu sercu. One były bardzo bliskie mojemu sercu. A potem sam się przyhlásil. A potem zgłosiłem się. Że chcę być służebnym Bożym. I powiedziałem, że chcę być sługą Bożym. Tak byli tí bratia, je čas komunizmu, aj tak ho nepustia. No, nepokazme mu náladu, nech ide. No to był czas komunizmu i no, bratia powiedzieli, i tak mu komuniści nie pozwolą, ale nie będziemy burzyć jego nadziei, niech idzie. A ja som si vôbec nie uświadomił. Ja w ogóle sobie nie uświadomiłem, że idę do kazatelskiej służby. Że idę do służby kaznodziejskiej. A mam len tych 5 kamieni. I mam tylko tych 5 kamieni. Że nie mam celu teologii. Że w ogóle nie mam całej teologii. Nie mam wykład na każdy tekst. Nie mam wykładu na każdy tekst pisma. A potem, kiedy naraz komuniści powiedali, dobrze, niech idzie. A w momencie, kiedy komuniści jednak powiedzieli, dobrze, niech idzie. Tak się chytili moi bratia za głowę, mówią, joj, cośmy to urobili, wszak on nie ma teologii, on po miesiącu już nie będzie ma co kazać. I bracia, którzy zgodzili się na moją drogę kaznodziejską, jak zobaczyli, że komuniści mnie puścili, to mówili, no co żeśmy to zrobili, przecież nawet nie ma teologii, on po miesiącu już nie będzie miał co głosić. Ale są ma 5 płatkich kamieni. Ale swoje kapsiczkę. Ale w swojej kieszeni miałem 5 gładkich kamieni. A kiedy przychodził ten nieprzyjaciel? I kiedy nieprzyjaciel przychodził? Już czy to była pycha, czy to boli tużby ciała? I czy to była pycha, czy to było pożądliwości ciała? Niech to było cokolwiek. Cokolwiek by to było. Wyciągnął sam ten gładki kamień. Wyciągnąłem ten gładki kamień. Opraszył sam to nieprzyjaciela. I uderzyłem nieprzyjaciela nim. Mnohí stawają ze swoich kazani swoje renomę. Wielu swoją renomę buduje na swoich kazaniach. Ale my mamy budować swój charakter. Ale my mamy budować swój charakter. Nie nasze wiadomości, a nie nasze schopności nas utrzymują w służbie Panowej. Nie nasze zdolności i nie nasze możliwości utrzymają nas w służbie Pana. A do końca nie to, czym nas cyrkiew urobiła, a gdzie nas postawiła, do jakiej funkcji. I nawet nie to, czym Kościół nas zrobił i na jakiej pozycji nas postawił. Ale nasz charakter. Ale nasz charakter. Ten nasz charakter sposobi to, czy dojdziemy do celu, albo nie. Nasz charakter spowoduje, czy dojdziemy do celu, czy nie dojdziemy. A teraz przedstawcie sobie, że ten Dawid, on zobrał do tego braku ten gładki kamień. I wyobraźcie sobie, że Dawid wkłada w tą procę ten swój gładki kamień. A on co robił? I co zrobił? Widzieliście już, jak to się z takim prakom hadzie? Widzieliście już, jak się rzuca z takiej procy? Chwyci i prac. On chwyci i pchnie. Nie, nie. No nie, nie. On to toczy. On to obraca. Szybciej obraca. Rozkręca i rzuca. Co to znamy na duchownie? Co to duchowo znaczy? My nie możemy mieć w sercu len tak słowo, że wiemy o nią. My nie mamy, nie możemy mieć słowa w sercu tylko w taki sposób, że o nim wiemy. Ale my musimy o nią przemyślać dnią i nocą. My o tym słowie musimy przemyślać w dzień i w nocy. Toczyć go w swoim sercu. Obracać go, kręcić nim w swoim sercu. Widzieć, że to ma szwung w naszym sercu. I odczuwać to, że to ma jakąś prędkość w naszych sercach i w naszej myśli. Lebo jak to nie ma moc na nasze serce. Bo jeżeli to nie ma mocy w moim sercu. Nie będzie to mać moc ani na tych posłuchach. Nie będzie też miało mocy w życiu słuchaczy. Ja cítim, że ty kiedy będę kazać,
a docił go ten kamień. Czuję zawsze, kiedy idę głosić i obracam tym kamieniem. O, to będzie nadherne. Mówię, tak, to będzie cudowne zwycięstwo. Lebo wiem, że to jest Twoje, boj, Panie Jezu. Bo wiem, Panie Jezu, że to jest Twoja walka. Halleluja. Wspomnijcie sobie, jak jest napisane w pierwszym psalmie. Przypomnijcie sobie, jak w pierwszym psalmie jest napisane. O Jego słowie premyśla w dniu. O Jego słowie rozmyśla w dzień i w nocy. Halleluja. To jest bardzo ważne. Abyśmy nie mieli len jako leksykon swoją głowę, że pamiętamy, że co gdzie jest napisane. Żeby nasza głowa nie była jak leksykon i wiemy, co gdzie, w którym miejscu jest napisane i władamy tym. Ale abyśmy mieli skuseność z każdym tym słowem. Ale żebyśmy z tym z każdym słowem mieli doświadczenie. Każdym słowem mieli zablesk Chrysta. Żebyśmy w każdym tym słowie mieli to rozbłysnięcie, to rozświecenie Chrystusowe. A on potem da tą miłość, że trafi do swojego celu. I on okaże tą łaskę, że to słowo trafi do swojego celu. Halleluja. Ja wiem, że aj dnes Pan zasiał niejedno serce. Ja wierzę, że i dzisiaj Pan dosięgnął niejednego serca. A ja wiem, że aj tam, przy tych obrazówkach. Ja też wiem, że tam przy ci, którzy będą oglądać nagrania z dzisiejszego nabożeństwa i tamtych to słowo dosięgnie. Ale przyjmijcie sobie, na co zamierzył ten to Dawid. Ale przypomnijcie sobie, w co wymierzył Dawid. Co zacielił Dawid? W co celował Dawid? On mu nie praśnił do kolana. On nie rzucił tym kamieniem w jego kolano. Ani do jego brzucha. Ani do jego brzucha. Ale mu to do ciała. Ale prosto w jego czoło. Wiecie dlaczego tutaj? Lebo tu rozmyśla. Bo tu myślisz. Słowo Pana Jezusa. Słowo Pana Jezusa. Ono zasahuje myślenki diabła. Ono sięga po te diabelskie myśli. Słowo Chrystowo, ten biały, czysty kamień. Słowo Chrystusowe, ten czysty, biały, potoczny kamień. To przemaga myślenie tego świata. Ono przemoże myślenie tego świata. Przemaga myślenie Goliata. Ono przemaga goliatowe myślenie. Aż zatrzyma się, począśnie tym jego myśleniem. A jedno ducho spadnie. I po prostu upadnie. Prawnie. Dawid iśiel do tego boja, nieco wyjadrzał swoimi ustami. Zanim Dawid poszedł do tej walki, coś wypowiedział, wyraził swoimi ustami. To jest bardzo ważne, żebyście to zauważyli. Powiedział tak. Że cię przemożę. Powiedział, przemogę cię, pokonam cię. Odniem twoją głowę. Odetnę twoją głowę. A snimę dole pohanienie Izraela. I zdejmę to pohańbienie Izraela, które jest. Nie jest jedno, co mówimy przed nim, nie żyjemy, rozwiązać jakiś problem. To nie jest obojętne, co wypowiemy, co powiemy, kiedy idziemy rozwiązywać jakieś problemy. A masz jakiś ciężki bój? Jeżeli masz jakąś ciężką walkę, a bojesz boje panowe, jeżeli walczysz walki Pana, tak musisz wyjadrować rzeczy. To musisz nazywać rzeczy, wyrażać. Które wierzysz, z serca wierzysz. Te, w które z całego serca wierzysz. A że wierzysz w Bożą pomoc. Że wierzysz w Bożą pomoc. Wierzysz, że On będzie bojował te twoje. Że wierzysz, że On te twoje walki będzie walczył. Lebo jak w tych ciężkich sytuacjach, złożonych sytuacjach życia zaczniesz szemrać. Bo jeżeli w tych złożonych sytuacjach życia zaczniesz tylko narzekać. Precznie to zastanie, co szemrasz. Właśnie stanie się to, co narzekasz, co wypowiadasz, co mówisz. W twoich ustach jest twoje zwycięstwo. A w twoich ustach jest twoja przegrana. I w twoich ustach jest również twoja przegrana. Albo będziesz używał swoich ust.
Tak, taki będzie wisok. Jak będziesz używał swoich ust, taki będzie owoc twojej walki. Kiedy masz ciężkości? Jeżeli masz trudności? Nie mówię, no ja to już ani nie przeżyję. To nie mów wtedy, no ja już tego nawet nie przeżyję, nie zniosę. To się nie dziw, tomu kiedy będzie pogrzeb. To nie dziw się potem, kiedy przyjdzie pogrzeb. Albo nie mów o rzeczy, że to tak a tak się stanie. Albo nie mów o rzeczach, że tak czy inaczej się stanie. Ale mówię rzeczy wiary. Ale wypowiadaj słowa wiary. Teraz zastanówmy się, a chcę wam nieco bardzo ważnego powiedzieć. Teraz spróbujmy zatrzymać się, bo chcę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Kiedy tyto zwiadowcy się wrócili zpäć z zasłubionej ziemi. Kiedy zwiadowcy wrócili z powrotem z ziemi obiecanej. A tyto mali urobić zjadłcą to tu zem. I oni mieli spowodować, że ta ziemia obiecana stanie się takim... taka pożądana dla Izraelitów. Tak to się tam mówi, że ale są tam obry, którzy są silniejsi jako... Ale ktoś tam mówi, że tam są olbrzymi, którzy są silniejsi od nas. A ci ludzie zamiast tego, żeby zaczęli chwalić Boga. I ci ludzie zamiast tego, żeby zacząć chwalić Boga, aby zaczęli wyjadrować pozytywne rzeczy wiary. I oni zamiast tego, żeby wypowiadać pozytywne słowa wiary, Oni zaczęli szemrać, narzekać. A niekontrolowanie zaczęli rozprawać. I w sposób niekontrolowany zaczęli rozmawiać. Nie było to miejsca na groby w Egipcie. Czy nie było wystarczająco miejsca w Egipcie na nasze groby? Na to żeśmy się mali dziś, abyśmy tu popadali na puszki, a pomreli. Czy po to poszliśmy tutaj, żeby na tej pustyni poumierać? A Gospodin poczuwał. A Pan słuchał. A oni mówili. A oni mówili i mówili i mówili. A potem zaczął mówić Bóg. A potem zaczął mówić Bóg. A wiecie, co powiedział? Wiecie, co Bóg powiedział? Wszystko tak się z wami stanie. Stanie się z wami wszystko tak, akoście to wy mówili. Jak mówiliście. Przedstawcie sobie. Wyobraźcie sobie. Boży lud. Blisko cieľa. Blisko celu. A nie dojdą do cieľa. I nie dojdą do celu. Lebo szemrą. Bo szemrzą, narzekają. Negatywne rzeczy. Rzeczy negatywne mówią. A te negatywne rzeczy mają tak wielką moc. I te negatywne rzeczy mają tak wielką moc. Że Bóg ich potwierdza. Że Bóg to tylko potwierdza. Ale presnie tak urobię z wami. Akoście szomra. I Bóg powiedział, dokładnie tak zrobię z wami, jak szemraliście. A tak aj robię. I tak zrobił, przepraszam. Bracia i siostry. Jest to bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy jesteśmy przed ciężkimi rzeczami. Kiedy jesteśmy przed trudnymi rzeczami. Kiedy czujemy, że to jest nad nasze siły. Kiedy czujemy, że coś jest ponad nasze siły. Kiedy widzimy, że ci obrowia stoją proti nas. Kiedy widzimy, że ci olbrzymi stoją naprzeciwko nas. A my tak się czujemy słabi, a bezmocni. I my czujemy się tacy słabi i bezsilni. Co mówimy wtedy? Co wtedy mówimy? Tam się musi ukazać, dlaczego chodzimy już roki do zgromadzenia. To właśnie tam ma się objawić, po co chodzimy już lata do zboru. Nie myślicie si, że Pan Bóg chce, abyśmy tu zodrali zromażdżenia hlavice, a jeszcze aj gacie mali zodrate od to, że my sedzimy w zromażdżenia. Nie myślcie sobie, że Bożym celem jest dla nas to, żebyśmy pozdzierali zborowe krzesła, a w końcu też i swoje spodnie zdarli na zborowych krzesłach. Za każdym razem przyjdziemy, musimy zabudować w dwowerę. Za każdym razem, kiedy tu przyjdziemy, musimy budować się w zaufaniu w stosunku do naszego Pana. Inaczej nasze chrześcijaństwo nie ma zmysłu. Inaczej nasze chrześcijaństwo w ogóle nie ma sensu. Lebo kiedy przychodzimy do tych ciężkich sytuacji żywota, bo kiedy stajemy w trudnych sytuacjach naszego życia, to się ukaże, na kolko jest zbudowana nasza dwowera w Panu. Okaże się tylko to, na ile nasza wiara, zaufanie w stosunku do Pana są zbudowane. A potem? A później? Ukaże się zwycięstwo albo przegrana. Pokaże się, objawi się zwycięstwo albo przegrana.
A tak mówi jak Pan Jezus. I tak mówi też Pan Jezus w podobieństwie. Zły sługo. Zły sługo. Z Twoich ust. Z Twoich ust, czy słowami Twoich ust Cię sądzę. Представьте себе. Wyobraźcie sobie. A chcecie wiedzieć, gdzie to jest? Tak, to jest, myślę, 19 kapitola Ewangelia Łukasz. To jest 19 rozdział Łukasza, z tego co dobrze pamiętam o tam mówi, z Twoich ust cię sługim, zły sługa. Sługo zły, na podstawie Twoich słów zostałeś osądzony. Na základě toho, co wyznawamy, będziemy być osprawiedliwieni albo odsudzeni. Na podstawie tego, co wyznajemy, będziemy albo osądzeni, albo usprawiedliwieni. Dawid prnież iśiela praścił Goliasza do czoła. I Dawid zanim poszedł i uderzył kamieniem Goliata w czoło. On wyjadrował sławę Bożą. On wypowiadał chwałę Bożą. Nie poczytał ani z tą najmniejszą złą alternatywy. On nie brał pod uwagę nawet najmniejszej złej alternatywy. On poczytał z Bożym zwycięstwem. On liczył się tylko z Bożym zwycięstwem. A na nas zależy, bracia i siostry. I od nas zależy, bracia i siostry. Że czy chcemy zwycięski żywot. Czy chcemy zwycięskiego życia. Albo chcemy przegrywać w naszych małżeństwach. Albo chcemy przegrywać w naszych małżeństwach. Kiedy przyjdą problemy. Kiedy pojawią się problemy. Ciężkości żywota. Trudności życiowe. Tak, na tym zależy, co mówimy. Od tego zależy, co, na co pozwalamy. Przysłowia. W Księdze Przysłów jest napisane. Abyście precyzyjnie wiedzieli, gdzie to jest. Żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie to jest. W rozdziale 18 Księga Przypowieści, wiersz 20. Żywot każdego człowieka sa nasyci owocia jego ust. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Każdy sa nasyci urody swoich tłów. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i żywot jest w rękach języka. Śmierć i życie są w mocy języka. A ten, kto miłuje żywot. I ten, kto miłuje życie. Ten będzie jeść jego owoce. Będzie spożywać z jego owocu. Cały problem zwycięstwa zależy w myśleniu człowieka. Cały problem zwycięstwa człowieka leży w jego myśleniu. A nieprzyjaciel myślał nieco. Nieprzyjaciel również coś myślał. A on to wypowiadał. Również on wypowiadał słowa. Ale Dawid się nie otworzył przez strach. Ale Dawid nie otworzył się dla strachu. A ty, brat, moja siostra moja. I ty, mój bracie i moja siostro. Niech czymkolwiek by groził nieprzyjaciel. Czymkolwiek groziłby ci nieprzyjaciel. Nie bój się. Nie bój się. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan Jezus. Nie bój się. Nie bój się. Tylko wiesz. Nie bój się. Nie bój się, siostro. Nie bój się. Nie bój się. Nie wyjadruj złe rzeczy. Nie wypowiadaj złych rzeczy. Wyjadruj dobre rzeczy. Wypowiadaj, wyrażaj dobre rzeczy. A stanie się. I to się stanie. Wspominam, jak jedna moja z starych mam. Przypominam sobie, jak jedna z moich babci. Mówiła, że ona wierzy, że wszystkie jego dzieci, jej dzieci będą zachranione. Ona mówiła o tym, że wierzy w to, że wszystkie jej dzieci będą zbawione. Wtedy, kiedy ona to powiedziała, wszystko wyglądało bardzo źle w tym momencie. Ale ja jestem świadok. Ale jestem świadkiem. Lebo ja jestem pozorował wszystkie te jej dzieci, jak odchodziły. Widziałem wszystkie jej dzieci, kiedy odchodziły. A wszystkie były spasone. I wszystkie były zbawione. Odchodzili w pokoju, pojednani z Bogiem. Odchodzili w pokoju, pojednani z Bogiem. W
wtedy, kiedy ona była w krytyce, kiedy miała ten ciężki pogląd na te swoje dzieci. Kiedy ona miała bardzo krytyczne i takie ciężkie, trudne spojrzenie na tą swoją rodzinę. Ona coś powiedziała. Ja jako mały chłopiec są to poczuł. A ja jako mały chłopiec to usłyszałem. A śledowałem to. I patrzyłem na to, śledziłem. Widzicie, jaką wielką moc ma to, co my mówimy? Widzicie, jaką wielką moc ma to, co my wypowiadamy? Wyjadrujmy dobre rzeczy. Wyrażajmy, mówmy dobre rzeczy. A to myślenie tego złego przemożmy Chrystowym myśleniem. I to myślenie złego pokonajmy Chrystusowym myśleniem. Znajdziemy go tam w pokorze. Znajdziemy go w pokorze. Tam w tej rzece. W tym potoku, w tej rzece. A tam si możemy położyć do swojej kapsy. Tam możemy je włożyć do swojej kieszeni. A możemy iść do każdodziennych bojów a zápasów życia. I możemy iść do wszystkich walk i bojów naszego życia. Amen. Amen. Będziemy samotni. Módlmy się, powstańmy, jeżeli ktoś będzie chciał, niech się przyłączy później do modlitwy. Z całego serca Ci dziękujemy, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy Tobie z całego serca, nasz drogi niebiański Ojcze. Za to do obiedzie. Za to do południa. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy za ten czas. Kiedy się dotykał naszych serc. Kiedy dotykałeś naszych serc. Dotykasz swoim słowem. Dotykasz naszych serc swoim Mienisz słowem. Zmieniasz nasze myślenie. Zmieniasz nasze myślenie. A dawasz nam zwycięstwo. I dajesz nam zwycięstwo. Abyśmy zwycięsko bojowali. Abyśmy zwycięsko walczyli. Abyśmy się nie opierali o te żelazne koszule. Żebyśmy nie opierali się tylko o żelazne koszule. Naszych zwyków. Naszych przyzwyczajeń. Naszych tradycji. Tradycji. Ale abyśmy się opierali na swoją żywą skuseność. Ale żebyśmy opierali się na swoich żywych doświadczeniach z Bogiem. O, dziękujemy Ci za ten zablesk. Dziękujemy, Panie, za to rozbłyśnięcie po raz kolejny Twojego Panie, słowa. I w to dzisiejsze do południa. A dziękuję Ci za to. I dziękuję Tobie za to, że przyniesie nam światło. Że przyniesie nam światło. A orientację. I orientację. Do naszego codziennego życia. W naszym codziennym życiu. Sława Ci za to. Chwała Ci za to. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Pokraczujemy w modlitwie.